Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji, która jest organizowana w gruzińskiej Marinie. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona szczególnemu wydarzeniu, a mianowicie programowi rządowemu Rodzina 800+. Bardzo serdecznie witam media, które wszystkie przybyły na dzisiejszą konferencję. Posłowie dzisiaj pracują dosyć ciężko w terenie, ale witam serdecznie na dzisiejszej konferencji przedstawiciela rządu, pana wojewodę Józefa Ramlała. Dzień dobry. Bardzo Państwu serdecznie witamy, który jest jak gdyby tym organem sprawczym, wykonawczym dla tej wspaniałej, pięknej inicjatywy. Witam także panią radną Sejmiku Wojewódzkiego, panią Małgorzatę Taranowicz, która reprezentuje panią poseł Joannę Borowiak. Witam także radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Grudziądza, pana Sławomira Szymańskiego, pana Marka Czepka, pana Jońca Miłosza, no i moja osoba, która tu poprowadzi tą konferencję. Oczywiście dzisiejsze wydarzenie jest bardzo szczególne. Gdybyśmy chcieli tutaj zastosować pewną parafrazę, wszystko to, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, czy mnie uczyniliście. Proszę Państwa, ten kontekst wpisuje się idealnie w realizowany program przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta wielka pomoc, która jest sprawowana w państwie polskim od 2015 roku, a która zmieniła polską rzeczywistość, daje już obfite owoce, z którymi już większość w zasadzie się pogodziła. Wyobraźmy sobie Państwo, co by się stało, gdyby zabrakło tych 100 milionów, które wkraczają na rynek grudziądzki, które wkraczają do kieszeni grudziądzan, do grudziądzkich rodzin, gdyby tych 100 milionów dzisiaj w tym mieście nie było. Oczywiście mamy nadzieję, że bezpowrotnie minęły czasy tak zwanego kupowania na zeszyt, o którym często mówimy. Mamy nadzieję, że bezpowrotnie minęły już to dawne, zamierzchłe czasy, kiedy rodziny polskie, kiedy matki prosiły o 50 zł pożyczki, bo chciały dokonać zakupów podstawowych. Chciały kupić chleb, chciały kupić książki, ale to są już bardzo dawne, odległe czasy, ale przestroga jest taka, że one zawsze mogą wrócić, dlatego dzisiaj tu się spotykamy z bardzo dobrą informacją, bo ten wielki grant dla polskich rodzin będzie miał tendencję wzrostową i od przyszłego roku, od 2024 roku, będzie już to 800+ na każde dziecko, które daje bezpieczeństwo. Prosimy bardzo, pan wojewoda opowie o wszystkim. Wczoraj została zainaugurowana akcja BUS 800+, tak ją nazywamy. Tak jak przed chwilą powiedział pan przewodniczący, już przybrało to kształt legislacyjny. Przegłosowana została w Sejmie ustawa o podwyższeniu dotychczasowego świadczenia 500+ do wysokości 800+. Nie od rzeczy będzie również, chociaż w skrócie, pokontynuować ten wątek historyczny, o którym powiedział pan przewodniczący, bo po 1989 roku, kiedy państwo polskie, można to śmiało powiedzieć, odwróciło się od swoich obywateli, to masywny i pierwszy duży program, który przywrócił polskim rodzinom nie tylko godność, ale najważniejszą sprawą, którą stawialiśmy sobie procedując ten projekt, to zlikwidowanie jakże bolesnego i wstydliwego zjawiska ubóstwa wśród części polskich rodzin i tego, że nie brakowało w Polsce wówczas dzieci, które zwyczajnie nie dojadały, były głodne. Nie będę przypominał tego hasła Szczaw i Mirabelki. I ten program, który został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku, a poprzedzony konsultacjami, tu chcę podziękować, bo nie byłoby w tym kształcie programu 800+ i jego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie samorządu. Robiliśmy to we współpracy z samorządami. Najpierw były konsultacje i dlatego ta ustawa jest praktycznie ustawą, która nie wymagała żadnych poprawek, bo ona została przygotowana wespół z pracownikami socjalnymi, którzy jako praktycy podpowiadali przedstawicielom rządów, którzy przyjeżdżali na teren poszczególnych województw i opiniowali tę ustawę. Nikt nie wierzył, że te środki będą środkami stałymi. Dzisiaj to już jest kwota, która dawno temu przekroczyła 200 miliardów złotych i tak jak odniósł pan przewodniczący to do podwórka tutaj grudziądzkiego, bo to jest nasza druga konferencja. Tych konferencji będziemy mieli w sumie 23 w całym naszym województwie i tu w samym Grudziądzu. Mieście, które delikatnie mówiąc nie przeszło dobrze całej transformacji ustrojowej, gdzie bardzo wiele miejsc pracy zostało
zlikwidowanych. Ekonomika miasta Grudziądza bardzo zyskała. Siła nabywcza, handel. To stało się po prostu kołem zamachowym w rozwoju, a w przypadku Grudziądza przezwyciężaniu tych wszystkich problemów, z którymi Grudziądz musiał się borykać. I ta 800+, które będzie wprowadzone od 1 stycznia, to jest przede wszystkim złagodzenie skutków putinflacji. Ale jednocześnie inflacja nie zjadła, w cudzysłowie mówiąc, tych środków w takim stopniu. Jest to dodatkowy jeszcze bonus i ta wartość, którą polskie rodziny przeznaczają na nie tylko takie sprawy zupełnie podstawowe, ale również jest to wspomaganie edukacji, jest to również wypoczynek wakacyjny i to sami rodzice decydują, nie urzędnicy, ale rodzice decydują, na co w danej chwili przeznaczyć te pieniądze. Jest to najlepsza inwestycja, jaką można sobie wyobrazić, bo jest to inwestycja w małych i młodych Polaków. To jest przyszłość nasza i to są, tak jak chciałbym to podkreślić, bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Obsługą całego programu zajmuje się od 1 stycznia 2022 roku już w tej chwili Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale jeszcze raz podkreślam to, że pierwociny tego programu, jak on się rodził, pierwsze 5 lat jego, więcej, 7 lat jego stosowania, to jest rzecz, którą przeprowadziliśmy wspólnie w partnerstwie z samorządem. I dlatego obecnym tutaj samorządowcom bardzo serdecznie dziękuję. Oby więcej jeszcze takich programów było spośród tych licznych, które wdrażamy. Ten program był i będzie naszym programem sztandarowym, niejako znakiem rozpoznawczym Zjednoczonej Prawicy, która nie tylko przedkłada rozsądne i wyważone propozycje, ale je również, powiem, że z morderczą konsekwencją realizuje. I chciałbym, żeby te wszystkie działania mogły liczyć na dobre przyjęcie ze strony społeczeństwa. Stąd między innymi to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, Państwo Radni. Odpowiedzialne Państwo to jest Państwo, które przede wszystkim wspiera rodziny. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości rodziny będzie wspierał i wspiera. Do tej pory nigdy nie było tak w Polsce, aby rodziny miały tak dobrze jak teraz. Tutaj w ostatnim czasie było rocznik 500+, właśnie w Kujawsko-Pomorskim, w Koneksku, gdzie po roku funkcjonowania tego 500+, rodziny były bardzo z tego tytułu zadowolone. Też mieliśmy w województwie w roczym inauguracji 1 lipca 500+ na drugie dziecko, na pierwsze dziecko. To było bardzo ważne dla naszego społeczeństwa. Szanowni Państwo, rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest siłą narodu. 500+, teraz obecnie 800, to nie jest koszt dla Państwa, to jest inwestycja w przyszłość, inwestycja w naszą młodzież. Sam pochodzę z rodziny wielodzietnej. Mam 5 rodzeństwa i gdyby wcześniej, w tamtych czasach rządziło Prawo i Sprawiedliwość, nie musieli się martwić o rzeczy, które się martwiłam wcześniej. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło nadal. Też bardzo dziękuję naszym parlamentarzystom, którzy współpracują z rządem, pracują na rzecz naszych rodzin. Pani poseł Anna Borowiak jest poseł drugą kadencję. Pracuję w Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej, pracowała nad programem 500+. Państwo polskie teraz bardzo, bardzo wspiera rodziny. Jest wiele programów skierowanych do rodzin, czyli tak, począwszy od 500+, Maluch Plus, Dobry Start. Są to programy, które bardzo wspierają rodziny. Młodzież i dzieci mogą wyjeżdżać na wakacje, co było wcześniej niemożliwe, ale też jest najważniejsze to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości widzi, że w rodzinie jest potencjał. Także mam nadzieję, liczę na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dalej rządził i mam nadzieję, że mieszkańcy wszyscy i Grudziądza i Polski będą chcieli dobra dla swoich rodzin, dla swoich dzieci i wybiorą Prawo i Sprawiedliwość. W Kujawsko-Pomorskim dużo środków wpłynęło z tego tytułu. Do tej pory na program 500+ do Kujawsko-Pomorskiego wpłynęło 13 miliardów złotych. To jest bardzo dużo. Teraz jest 800+, czy oczywiście idziemy z postępem.
Idziemy też w związku ze zmianami ekonomicznymi, zwiększamy środki, znaczy rząd zwiększa środki na 800+, to jest bardzo przydatne i nie było takiego nigdy wcześniej rządu, który tak wspierał nasze rodziny, także liczę na rozsądek naszych mieszkańców, naszych wyborców. Jeżeli chcemy zadbać o nasze rodziny, o nasze dzieci, musimy rozsądnie wybrać. Dziękuję bardzo. Powiem z pozycji dziadka, ojca, więc moje dzieci mają dzisiaj 40 kilka lat już, ale mam ich troje, także chciałem powiedzieć, że bardzo ciężko było bez tej pomocy państwa i praktycznie z pracy nie wychodziłem. Jak poszedłem rano, to o godzinie 20 kończyłem moją pracę. Miałem akurat taką okazję, że mogłem pracować prawie na dwóch etatach. A dlaczego to robiłem? Ponieważ, no wiecie państwo, jak trudno jest wychować dzieci, ile to trzeba nakładów. Dodatkowo z żoną postanowiliśmy obciążyć się dla naszych dzieci, żeby mogły chodzić na język angielski, który musieliśmy opłacać. I teraz z perspektywy czasu widzę, że tak jak takie przysłowie mówi, Bozia da dzieci, to Bozia dać na dzieci. No, w jakiś sposób to się spełniło, bo ten język angielski, który zafundowaliśmy naszym dzieciom, zaprocentował. Ja teraz widzę, jak moja córka i mój syn pięknie się wypowiadają o nas, że mieliśmy taką rocznicę, jakąś tam rocznicę małżeństwa i nasze dzieci z prezentami i życzeniami powiedziały nam: tata, my jesteśmy twoje Mercedesy, bo ja zawsze żartowałem, mając syrenkę, że choruję na Mercedesa. No i moje dzieci powiedziały: słuchaj, to jest jeden twój Mercedes, to jest drugi, to jest trzeci. Rzeczywiście to są wielkie koszty wychowania dzieci. Oczywiście je wychowywałem z miłości, nie z pozycji takiej, że liczyłem, ile to będzie. I teraz są moją chlubą. Ja się cieszę, że mogłem w taki sposób im pomóc, bo widzę teraz efekty tego. Widzę efekty naszych starań, żony mojej. I teraz z perspektywy, jak widzę, jak moje wnuki korzystają z tych środków, to jestem bardzo zadowolony i myślę, że każdy dziadek i każda babcia, każdy ojciec może być zadowolony, że państwo tak pomaga w wychowaniu dzieci. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jesteśmy w Grudziądzu, więc trzeba powiedzieć też parę słów o Grudziądzu. Trzeba powiedzieć o Grudziądzanach, jak ten program wpłynął na nasze miasto. I warto przytoczyć pewne liczby. 90 milionów złotych. Tyle średnio grudziądzkie rodziny otrzymują z tytułu programu 500+. Przy podniesieniu tego programu do 800+, według tej skali będą otrzymywać około 144 milionów. To jest olbrzymia kwota, która trafia do rodzin grudziąckich. To jest przeszło 15 tysięcy dzieci, które otrzymują to świadczenie. I teraz warto sobie przypomnieć, ile wynosi grudziącki budżet. I teraz ja pragnę państwu przypomnieć, że cały grudziącki budżet w 2018 roku, czyli wtedy, kiedy kadencję kończyła poprzednia Rada Miejska, poprzedni prezydent, wynosił mniej więcej około 600 milionów, więc te 144 miliony, które będą wpływały z samego programu 800+, w przyszłym roku do Grudziądza, to jest mniej więcej aż 1/4 całego budżetu Grudziądza z roku 2018. To jest olbrzymia kwota, która wspiera grudziąckie rodziny, która wspiera nasze miasto także, bo to warto o tym wspomnieć. To często słyszy się takie zdania, że ja nie mam dzieci, płacę na tych, którzy pobierają to 800+. A to jest taka półprawda, bo te pieniądze, które te rodziny otrzymują, wydatkują tutaj w mieście. Gdyby tych pieniędzy nie było, jestem przekonany, że wiele przedsiębiorstw, wiele zakładów, wiele usług handlowych by po prostu upadło. Te pieniądze idą w grudziącki rynek. To olbrzymie pieniądze, których Grudziądz nigdy nie miał. Więc warto o tym pamiętać. Te zwiększenie świadczenia jest zdecydowanie większe niż to, co pożarła, mówiąc już kolokwialnie, inflacja. W przyszłym roku inflacja jest przewidywana poniżej na pewno 10%, będzie jednocyfrowa, więc to świadczenie będzie jeszcze więcej warte niż wydaje się na ten moment. Olbrzymie wsparcie dla rodzin, olbrzymie wsparcie dla Grudziądzan. Nie jedyne, bo warto też przypomnieć o programie Dobry Start, warto przypomnieć o 13 i 14 emeryturze, więc Grudziądzanie z centralnych środków mają olbrzymie wsparcie, kilkuset milionowe corocznie. Dziękuję.